Witajcie. Myślę, że wielu z Was kojarzy pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie z Warszawy. Jeśli nie, jest na moim kanale też krótki filmik, który pokazuje to pomnik, więc zerknijcie. A dzisiaj kilka słów właśnie na temat tego pomnika. Pomnik poległym i pomordowanym na wschodzie to pomnik autorstwa Maksymiliana Biskupskiego, znajdującej się u zbiegu ulic Muranowskiej i generała Władysława Andersa w Warszawie. Pomnik ten przedstawia ładunek krzyży łacińskich i prawosławnych, także żydowską macewę i nagrobek muzułmański, umieszczony na platformie symbolizującej wagon deportacyjny. Przed stojącą na torze kolejowym platformą ułożono 41 podkładów kolejowych, na których umieszczono nazwy pól bitewnych z września 1939 roku, znajdujących się we wschodniej Polsce, także nazwy miejscowości i miejsc kaźni narodu polskiego w ZSRR. Został wybudowany ku czci Polaków poległych i pomordowanych na wschodzie, w szczególności wywiezionych do łagrów na Syberii oraz ofiar zbrodni katyńskiej. Głównym inicjatorem budowy monumentu był Wojciech Ziembiński, natomiast pomnikiem opiekują się członkowie Federacji Rodzin Katyńskiej, także organizacji kombatanckich. Monument został odsłonięty 17 września 1995 roku. W 1999 modlił się tu Jan Paweł II podczas siódmej pielgrzymki do Polski, a obok pomnika w 2006 podczas swojej pielgrzymki do Polski Papa Mobile przejeżdżał papież Benedykt XVI. A jeśli wy kiedykolwiek byliście przy tym pomniku, widzieliście go na żywo, to dajcie znać w komentarzach o waszych spostrzeżeniach i waszych doświadczeniach przy tym pomniku. A jeśli jeszcze nigdy przy nim nie byliście, to podejdźcie, jeśli będziecie w Warszawie, i pomyślcie o tych, którzy zginęli na wschodzie. Do zobaczenia wkrótce.